Za nami najlepsze życzenia, Kery to specjalnie do was przekazali panowie z grupy Blue Party, a Teroski także szlagier z dedykacją. Będzie to zapowiadana nowość Jolanty Bałuszek, piosenka dla taty. Zwiedziłam na twoich kolanach, wyjaśniałeś mi zbyt trudny świat. Kiedy nogi bolały, brałeś mnie na barana, pokazałeś, jak z życia się śmiać. Choć niechętnie słuchałam twych przestrug i rad, zawsze byłeś obok mnie. Mocny, pewny, niezmienny, choć w oczy wiał wiatr, takim tato kocham cię. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i z serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i z serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Byłam twoją księżniczką, skarbem twym, tyle lat nie zmieniło się nic. W moim domu rodzinnym otwarte wciąż drzwi, a za nimi mama i ty. Dałeś zapał do pracy, mówiłeś gdzie iść, wiesz do dziś jak spełniać me sny. Twoja miłość i radość uczyły jak żyć, dzisiaj tato dziękuję ci. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i z serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Dziś kapela gra. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i z serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie 100 lat, niech gra kapela. Niech gra kapela. Dziś kapela gra. To była właśnie szlagierowa nowość Jolanty Bałuszek, piosenka dla taty. Co by zagłosować na ta nowość, styknie wysłać SMS-a na numer 71068. W treści wpisujecie prefiks LSS TOP, no i kod teledysku, a numer to 5192. Pamiętajcie, do głosujących mamy nagrody, bon upominkowy w koncercie życzeń dla ciebie. Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowysklep.pl. Całował mnie, mi
słyszeć chcę. Każdego dnia powtarzałeś, że świat będzie nasz. Wróżyłeś z kart, że ta miłość zostanie w nas. Wierzyłam w to i myślałam, że to jest nasz czas. Lecz pewnego dnia zrozumiałam, że czar właśnie zgasł. Ty odszedłeś bez pożegnania, w moim sercu została rana i wielki ból. Kochany mój, mi amor, mi amor, mi amor, serce me woła cię. Mi amor, mi amor, mi amor. Siednijcie się teraz już wygodnie, a ja włos przeniesam do Kępna na radiowy finał listy szlagierowo LSS. Witaj Sebastian, witajcie drodzy telewidzowie. 371. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo za słuchaczami Radia Sud. Proszę posłuchać, jak wygląda gorąca top dziesiątka. Na 10. Harmonik, Przetańcujmy noc, szlagier, który spada. Również spadek na 9. Brygida i Robert Łukowski, Mi Amor. W górę pnie się Bernadetta Kowalska, Niech Ave Maria prowadzi nas, miejsce 8. Spadek na 7. Tim Fabian, Zostań proszę. Bez zmian na 6. Piotr Feszt, Za tobą pójdę na koniec świata. Również bez zmian na 5. Chris Oxford Duo, Fajnie, że cię znam. Duet Karo, Piękny sen, pnie się w górę. W tym tygodniu na miejscu 4. Bernadetta Kowalska, Jojeze Dziołcha, to spadek na miejscu 3. Sylwia Drzewiecka, Anioł z diabłem, miejsce 2. A na 1. Damian Cholecki, Nasz świat, nasz dom. I tak wygląda 371. notowanie radiowej listy szlagierowo. Pozdrawiam państwa z Kępna. Do usłyszenia za tydzień. To był 371. finał radiowej Top 10 Radia Sud. Numer 1 w tym radiowym notowaniu to szlagier Nasz świat, nasz dom Damiana Choleckiego. Nasz świat jest kruchy jak ze szkła. W ostatnim telewizyjnym notowaniu ten szlagier był na placu z numerem 6. Czy ta pozycja poprawi, czy straci? O tym roztomili przekonacie się w notowaniu szlagier Top 10. Musicie zostać z listą szlagierową LSS. Jo jest dziołcha, fajno tako dziołcha. Wiem, co w życiu ważne, chcę szczęśliwo być. Jo jest dziołcha, fajno śląsko dziołcha. Czasem mam też pecha, Bóg spotkała cię. Spotkał taką, że tyle lat już
A do głosujących na Szlagier Top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS w nowym terminie 22 listopada w Ostrzeszowie. Na tym koncercie wystąpi Bernadetta Kowalsko i przyjaciele. Koncert poprowadzi specjalnie do WOS Joanna Kaczorowska. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie. A już za chwilę Roztomili Bezuch, tak, odwiedziny, takie online, bo przeniesiemy się do Marty Hawrot z duetu Oxford Duo. No to czas i pora już teraz na łączach przywitać uczestniczka konkursu wokalnego na taki właśnie też talent. Deutschland sucht den Superstar. Niemcy szukają gwiazdy. I w tym konkursie postanowiła właśnie ona wystartować. Marta Hawrot jest razem z nami. Witam cię, Marto. Witam również serdecznie wszystkich i przede wszystkim witam ciebie, Sebastian. Marta, kto cię namówił do tego, żebyś w ogóle startnęła w tym konkursie? Szczerze mówiąc, tak naprawdę, wiesz co, ja nigdy nie myślałam, że wezmę udział w takim konkursie, to po pierwsze, koleżanka mnie zmusiła, mówi, słuchaj, do 30 masz czas, co masz do stracenia, idź tam, i wysłała za mnie zgłoszenie, i o dziwo, napisali do mnie, byli zainteresowani, spodobało im się to, co robię, i zaprosili mnie na casting, no i tak dalej, wszystko po kolei się toczyło, nie, i powiem szczerze, że do samego końca nawet nie wierzyłam, że to się stało. No właśnie. Także to było takie zaskoczenia wzięte wszystko. No właśnie, Marta, bo o tym temacie takim, jak to się toczyło, troszkę jakbyś w takim skrócie powiedziała. Wysyłasz zgłoszenie na casting, oni ci go dają, przyjedź, ty przyjeżdżasz, a potem co? A później za każdym razem wymagają od ciebie więcej, tak. Na początku byli to całkiem inne jury niż ty sobie myślisz, bo pewnie chodzi ci o Dietera i o wszystkich tam tych sławniejszych, tak. Ale na początku tego nie było. Oni byli dopiero później, jak już w Köln zaprosiliśmy ten oficjalny casting, który już był nagrywany, tam pierwszy raz zobaczyłam Dietera na żywo. I stresu w ogóle, to nawet nie chcę sobie przypominać, jaki to był stres, bo w życiu jeszcze nie byłam taka zestresowana, naprawdę. No właśnie, Ale spodobało im się też, trochę rutyny w tym widzieli, co robię, no bo już jakby nie było, jakiś czas śpiewam, ale jakoś im się to spodobało, no i mi też zaczęło smakować na więcej. Powiedz mi, jak to jest spotkać taką osobę? No bo wiesz, można spotkać różnych artystów, nie? Różne tam gwiazdy można spotykać, ale to już jest jako światowo gwiazda, to jest człowiek, który generalnie towarzyszy nam od maleńkości, bo są my takimi rocznikami, że na każdej imprezie w domu te szery lady każdy słuchał jednak, nie? No jasne. Wiesz co? Nie wolno o tym myśleć. Jak idziesz na taki casting, przede wszystkim trzeba zapomnieć, że ta osoba jest znana i że to jest taka wielka gwiazda, bo nie zaśpiewasz nic. Ale jak już go widzisz pierwszy, drugi i trzeci raz, to potem się okazuje, że to jest taki sam człowiek jak my. I tylko po prostu udało mu się zrobić większą karierę, nie? Także całkiem miły człowiek. Nie czuć w ogóle, że to taka naprawdę światowa gwiazda jest, nie? Marta, bo przyszedł taki wtedy moment, że no niestety odpadłaś. Jaki to był etap? Na jakim etapie powiedzieli, że no dalej nie pójdziesz? To był etap przed samą Afryką, czyli ten jakby ostatni etap przed tym castingiem w Afryce. Wiesz co, tam już powoli zaczęłam czuć ta konkurencja. Nie, było coraz taki bardziej ciężkie powietrze zaczęło się robić, już było widać, że naprawdę każdy jest tam po to, żeby wygrać, nie? A ja tak naprawdę od samego początku robiłam to tylko do szpasu, bo wiesz co, mówię, ja śpiewam już 11 lat, jakby 11 czy 12 i jakoś tak nigdy nie myślałam o tym, jakby to było zrobić naprawdę taką mega karierę. Także ja tam poszłam po prostu tylko, żeby zobaczyć, co ktoś na ten temat powie, jak śpiewam. I to usłyszałam. To usłyszałam, oni mi powiedzieli, że naprawdę to, co robię, jest fajne i że im się to też podoba, no ale niestety byli też lepsi. Także trzeba było niestety... Ale nie płakałam, o. Nie płakałaś. A powiedz mi... Powiedz mi, czy to ci pomogło jakoś teraz w tym, co robisz, otworzyć jakąś ścieżkę? No bo to cię zobaczyły całe Niemcy, nie?
Wiesz co, po takim czymś człowiek się robi bardziej pewny. Mhm. Jak już ci ktoś taki powie, że naprawdę umiesz śpiewać, no to od razu ci jest lepiej. Nie? Także pod tym względem tak. Jasne, zaczęło dużo ludzi pisać przez te pierwsze dni. To praktycznie w ogóle do telefonu nie mogłam dojść, bo ciągle były jakieś wiadomości, normalne wiadomości, miłe wiadomości, ale były też takie wiadomości, wiesz, że lepiej tego drugi raz nie czytać. Oferty matrymonialne, wszystko było, wszystko w komplecie. Czyli mogłaś się ustawić jednym słowem. No, nie taki był tego zamiar. No, oczywiście. Ale mówię, dużo ludzi poznałam i naprawdę pewnie na taką, na przyszłość jakoś mi to pomoże. Całkiem możliwe, bo dużo ludzi zaczęło kojarzyć, wiesz co chodzi? Mhm. Nie? A ty byłaś w SDS, wszyscy w momencie jak pojechaliśmy na granie pierwszy z Krzysztofem, wszyscy sobie robili ze mną zdjęcie. To jest niemożliwe. I biedny Chris taki stoł. Naprawdę, wszyscy tak siedzieli przy stole, każdy, my chcemy zdjęcie z tobą, bo ty byłaś w SDS, także siła tego programu była naprawdę duża, bo to ogląda praktycznie każdy tu, nie? Powiedz mi, tak patrząc, bo to już trochę czasu od tego castingu, od tego programu, od tego wszystkiego minęło, warto było? Czy warto było? Jasne, że warto było. Mówię, same to zobaczyć tych wszystkich ludzi, zobaczyć Tera, kurczę, przeżyć to, te emocje. Nie wiem, czy chciałabym to robić drugi raz, bo tak mówię, na scenie się czuję pewniej z Krzysztofem, nie? Jak jesteśmy we dwójka, to jest lepiej. I jakoś, no nie wiem, bezpiecznie się czują na scenie we dwoje. I to jest coś, co chcę robić w swoim kraju, ale warto było spróbować, jasne. Trzymamy to dla tych emocji, żeby poznać tych ludzi. Kto wie, co jeszcze będzie, co jeszcze czas przyniesie, nie? No właśnie, a nie chcielibyście spróbować w dwójka jako duet pokazać, że coś takiego robicie? W DSDS? No niestety Krzysztof już nie może, bo tak jak mówiłam, to jest ogranicznie do 30, także ja mam jeszcze 3 lata, ale żeby spróbować, ale no niestety we dwójka w tym programie nie damy rady, ale może coś innego kiedyś, jakiś super talent, tak jak w Polsce też jest coś takiego, nie? Mam talent, także no nie mówimy, że nie. Dobrze, słuchaj, to teraz tak troszkę prywatnie, bo lato się rozpoczęło, za chwilę naprawdę zrobi się gorko, jakieś wakacyjne, pandemiczne w ogóle plany są? Czy są takie plany? No, z powodu tej całej sytuacji, jaka jest przez koronę, to raczej nigdzie dalszych takich wypraw nie będzie. Najdalsza wyprawa to będzie na Zylpiec do rodziny, tam gdzie spędziłam ostatnie 3 miesiące przez ten cały czas kwarantanny, także do rodziny, ale tak możliwe, że mi się udało z celem do Polski przyjechać na jakieś 2-3 dni, ale dalej nigdzie. Wszyscy się boją, nie? Nie rozumiem, także lepiej siedzieć na dupie doma. Rozumiem, hechło i nic więcej, okej. Dobrze, Marta, to ja ci bardzo dziękuję za ta rozmowa, trzymaj kciuki, bo to naprawdę taka furtka otwarła się szeroko przed tobą. Ja myślę, że tu w Polsce ci nie jeden zazdrości tego, żeś mogła się widzieć z taką gwiazdą, a mało tego zazdroszczą ci tego, że mogłaś się pokazać całkiem Niemcom. Bo nasze śląskie zespoły w Niemcach były, ale tam ino było 300 osób, a ciebie widziała całe Niemcy jednak, jakby na to nie wejrzeć, nie? Trzymaj się tam zdrowo, dziocha. Fajnie było się z tobą widzieć i mam nadzieję, że następnym razem się zobaczymy osobiście, a nie tak przez wideo rozmowa, bo jednak lepiej jest się widzieć na żywo. Zdecydowanie tak. Marta, dzięki ci. Ale miło ci mi było ciebie wszystkich, ty też. Marta Hawrot to właśnie ta piękniejsza połowa duetu Oxford Duo była moim i waszym gościem. Kiedy przychodzi wiosna, zastanowimy się, jakie ceny będą tych nowalijek wszystkich. Wiele będą kosztowały radiski, tutaj już tłumacza, rzodkiewki i te inne takie świeże, piękne rzeczy. A potem się zastanawiamy, jaki szlagier może być hitem na lato. No właśnie. Tydzień temu potwierdziła liderka zespołu Arcadia Band Dorota Pachola, że przedstawią szlagierową propozycję na lato 2020. Zaś będzie weekend, a póki co to my wam przedstawimy szlagier 2019 roku Arcadia Band Tańcz, gdy Buzuki gra. Ten
gdy dokoła wszystko takie proste jest. Tańcz mi się tak jak ja, na wakacje wyjedź, choćby gdzieś na jeden dzień przed siebie. Więc póki mamy czas, póki jeszcze młodość w naszych sercach gra, i żyj mocno z całych sił, baw się razem z nami do białego dnia. Tańcz, gdy buzuki głośno gra, zatańcz zorbę tak jak ja, w nocy do białego dnia. Przecież żyj mocno, kochaj, wino pij, zawirował cały świat, dzisiaj nikt nie liczy lat. Pamiętaj, tańcz, gdy buzuki głośno gra, zatańcz zorbę tak jak ja, w nocy do białego dnia. Przecież żyj mocno, kochaj, wino pij, zawirował cały świat, dzisiaj nikt nie liczy lat. Zawirował cały świat. Słońce do nas śmieje się. Ten wakacyjny dzień w ciepłym morzu fale znowu ukołyszą mnie na pewno. Więc póki mamy czas, póki jeszcze młodość w naszych sercach gra, i żyj mocno z całych sił, baw się razem z nami do białego dnia.